Dzisiaj chyba pierwszy raz na kanale poruszę temat strategii w squashu. Wybrałem na początek najpopularniejszą, jak mi się wydaje, patrząc na wszelkiego rodzaju publikacje dotyczące squasha, i jednocześnie bardzo prostą strategię. Strategia nazywa się ta tosta z jajkiem sadzonym. I dlaczego tak? Dlatego, że opiera się ona na takiej prostej wizualizacji. Oczywiście nie chodzi dosłownie o tosty z jajkiem sadzony. Chodzi o to, jak sobie kort pokolorujemy na różne strefy, tak żeby przypominało to właśnie to dość popularne w wielu kręgach danie. Strategia nazwana tostem z jajkiem sadzonym została zaproponowana w roku 1992, więc jest stosunkowo stara, albo nawet bardzo stara, bym powiedział. Zaproponowało ją dwóch Francuzów, Parker i Provençal. Kurczę, nie wiem, jak to poprawnie przeczytać. Ale na potrzeby squasha zaadoptował ją Tom Bacon, trener squasha z Kanady, pracującego w Smith College w USA. Czego warto? Zanim przejdę do samej strategii, jeszcze kilka słów o tym, dlaczego warto z tej strategii korzystać. W trakcie gry w squasha, w trakcie meczu mamy bardzo dużo rzeczy do przeanalizowania i bardzo mało czasu na to, żeby się zastanowić, na czymkolwiek przemyśleć. Dlatego warto sobie wyrobić nawyki, odruchy, które ułatwią nam to podejmowanie decyzji, przyspieszą wszystkie te procesy i już na samym korcie będziemy działać stosunkowo odruchowo, bezmyślnie, przez co szybciej. Bezmyślnie, w rozumieniu takim, że nie musimy świadomie się zastanawiać nad tym, co robimy, a decydują nasze odruchy, nasze instynkty, to, co sobie wcześniej wypracowaliśmy. I właśnie korzystanie z konkretnej strategii pozwala nam korzystać z wypracowanych wcześniej odruchów, zachowań, które powinny być najbardziej optymalne, przynajmniej tak mówią statystyki, bądź różnego rodzaju analizy gry. W tym przypadku mówimy oczywiście o zachowaniu na korcie do squasha i gry w squasha. Żeby zacząć ze strategii korzystać, najpierw trzeba się jej nauczyć. No i tutaj jak zwykle w przypadku sportu nie ma innego wyjścia niż trenować, do bólu trenować, aż coś stanie się naszym nawykiem. Więc albo poświęcamy konkretne treningi na trenowanie tejże strategii, albo w trakcie treningów różnych zagrań, nauki różnych zagrań, różnych condition games i tym podobnych ćwiczeń, które wykonujemy na korcie, powinniśmy uwzględniać strategię, którą później będziemy w meczu wykonywać. Jeżeli jesteśmy zawodnikiem początkującym, o strategii nie wiemy nic, gramy mocno intuicyjnie, powinniśmy wybrać sobie jedną strategię, zachęcam tę konkretną i później trenując konkretne zagrania sprawdzać, w której części kortu jesteśmy, o czym jeszcze mieć za chwilę to się rozjaśni, i właśnie grać w sposób, który dana strefa kortu nam sugeruje w tej strategii. Dzięki temu nabędziemy odpowiednich nawyków, wejdą one nam w podświadomość, zaczniemy to stosować intuicyjnie, nie będziemy musieli o tym myśleć i powinna się poprawić jakość, efektywność naszej gry. I przechodząc do samej strategii. Nazywa się ona tost z jajkiem sadzonym, bądź grzanka z jajkiem sadzonym, dlatego że cały kort dzielimy sobie właśnie tak, jakby to danie w formie idealnej wyglądać powinno, albo byśmy chcieli, żeby wyglądało, mniejsza o to. Cała powierzchnia naszego kortu to jest odpowiednik naszej grzanki. Na tej grzance wyobrażamy sobie, że mamy jajko, rozbite jajko sadzone w takiej bardzo idealnej formie. Białko jest idealną elipsą i podobnie żółtko jest elipsą wewnątrz tego białka. Podzieliliśmy sobie kort w ten sposób po to, żeby teraz móc definiować, jak na poszczególnych elementach tego naszego dania, naszego kortu, będziemy się zachowywać. I tak idąc po kolei, w grzance. Jak sami widzicie, grzanka to głównie te skrajne obszary, które nam zostały poza tym jajkiem. To są rogi kortu, zarówno przednie, jak i tylnie. Jeżeli tam musimy zagrywać, to znaczy, że przeciwnik nas wyrzucił daleko od T. Tak? T to jest strefa żółtka, sam środek żółtka, przecięcie się tych dwóch linii wyznaczających nam tylne ćwiartki kortu. Jeżeli jesteśmy daleko od tego miejsca, a przeciwnik tam przebywa, to znaczy, że on ma przewagę. To znaczy, że on jest w lepszej sytuacji i generalnie w trakcie gry w squasha powinniśmy dążyć do tego, żebyśmy byli tym zawodnikiem, który dominuje w T, bo stamtąd łatwiej zagrać, łatwiej kontrolować grę, stamtąd mamy taki sam czas dojścia, przynajmniej teoretycznie, albo drogę dojścia do piłki w różnych częściach kortu, więc generalnie jest nam łatwiej bronić się, atakować,
i powinniśmy teoretycznie dojść do każdej piłki z tej pozycji. Więc aby utrzymać się w T, robimy wszystko, żeby przeciwnika z tego D jak najdalej wyrzucić. I to są właśnie te elementy grzanki, które nam zostały. Tam chcemy przeciwnika wypchnąć, zmusić do tego, żeby przeciwnik w tamtych miejscach musiał zagrywać piłkę. Jeżeli przeciwnik jest nieco lepszy od nas, albo tak się wydarzyło w trakcie rozgrywki, że akurat w tym momencie to on ma przewagę i my jesteśmy w tym punkcie grzanki, powinniśmy robić wszystko, żeby do T wrócić. I ta strategia mówi o tym, że w momencie, kiedy jesteśmy zmuszeni do zagrywania w tej grzance, czyli w tych rogach, nie powinniśmy raczej atakować. Naszym naturalnym odruchem, naszym naturalnym zagraniem, intuicyjnym wyborem powinno być bezpieczne zagranie do tyłu. Ten sam bądź przeciwległy ruch. I to jest wersja podstawowa, wersja najprostsza. Im bardziej jesteśmy zaawansowanym graczem, im więcej rozumiemy i widzimy z tego, co się dzieje na korcie, tym bardziej możemy tą strategię rozbudowywać. Czyli jeżeli mówimy o przednim lewym narożniku kortu, zagrywamy wzdłuż lewej ściany. W przypadku osoby praworęcznej to będzie backhand, w przypadku osoby leworęcznej, tak jak ja, zagrywamy forehandem bezpiecznego drive'a. Po co? Po to, żeby zyskać czas na to, żeby powrócić do T. Więc ten drive też powinien być raczej wysoki, raczej dość mocny. Oczywiście zakładamy, że przeciwnik był w drodze do T. Jeżeli przeciwnik nie był w drodze do T, stoi daleko za nami, no to najlepszym, najsensowniejszym zagraniem będzie zagranie skrótu dropa. Czyli zagrywamy możliwie blisko przedniej ściany, tak żeby przeciwnik nie zdążył dobiec do tej piłki, albo dobiegł w ostatniej chwili i zagrał słabe zagranie. Natomiast my każdorazowo musimy pamiętać, po każdym zagraniu, niezależnie z którego miejsca zagrywamy, naszym celem po zagraniu jest powrót do T. Oczywiście przeciwnik ma taki sam cel, ale robimy wszystko, żeby mu to utrudnić. Utrudnić w sensie takim, żeby zagrać mu piłki, które mu to utrudnią, a nie żeby mu stanąć na drodze czy w inny sposób przeszkadzać. Ale mam nadzieję, że takie rzeczy są dla wszystkich oczywiście. Jeżeli jesteśmy z tyłu, zachowujemy się dokładnie w ten sam sposób, albo raczej analogiczny sposób, bo nie w ten sam, bo jesteśmy jednak z tyłu kortu, ale też podstawowy nasz wybór to jest drive na stronie, na której jesteśmy. Jeżeli potrafimy cokolwiek pokombinować, widzimy, gdzie jest przeciwnik, zagrywamy tam, gdzie przeciwnika nie ma. Natomiast trzeba pamiętać, że te pozycje na grzance to nie są pozycje dla nas bezpieczne, to są pozycje ryzykowne, to są pozycje, z których zazwyczaj trudniej zagrać, bo tak nam mówi statystyka, że w tych miejscach znaleźliśmy się z jakiegoś powodu, który nie jest dla nas optymalny i najtrudniej nam tam piłkę efektywnie, właściwie dosięgnąć i dobrze pokierować ją na w miejsce, gdzie chcemy zagrać. Dlatego bezpiecznym zagraniem jest granie do tyłu, zyskiwanie na czasie po to, żeby wrócić do T. Jeżeli przeciwnik nas wyrzucił na grzankę, my robimy wszystko, żeby zyskać czas, żeby wrócić na T. To jest nasza podstawowa strategia, strategia, którą powinny wybierać osoby zaczynające i średnio zaawansowane. Strefa białka już jest mniej oczywista niż grzanka, bo w grzance mieliśmy dwie skrajne sytuacje, kiedy albo walczyliśmy o nasze utrzymanie, albo mieliśmy sytuację do ataku i mogliśmy czysto zaatakować. W strefie białka raczej zakłada się, że nie mamy sytuacji skrajnych. To jest strefa, w której nic się nie dzieje, gramy naturalnie, żaden z zawodników nie uzyskał jakiejś przewagi, więc naturalnym wyborem będzie tutaj granie drive'ów, dalekich crossów, dalekich w sensie takich, że do tyłu kortu i czekanie, aż któryś z przeciwników popełni błąd. Paradoksalnie jest to jedna z najtrudniejszych stref do grania dla zawodników początkujących. Wynika to z tego, że mają oni naturalną tendencję do tego, żeby próbować zdobywać punkty, próbować kończyć i trudno im utrzymać długie wymiany. Trudno im grać długie wymiany, dlatego próbując atakować popełniają błędy, a czasami brakuje im kondycji do tego, żeby grać długie wymiany, nadążyć za piłką, nadążyć za bieganiem. No i strefa najbardziej wewnętrzna dla nas, strefa żółtka, to strefa ataku. Jeżeli dostajemy piłkę, którą możemy zagrać z tej strefy, z bardzo dużym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że przeciwnik popełnił błąd bądź gdzieś zaspał. Jesteśmy w T, mamy pełny dostęp do T, czyli generalnie kontrolujemy sytuację na korcie. Jeżeli my jesteśmy T, to znaczy, że przeciwnik w nim być nie może, my tam zagrywamy piłkę. Jednocześnie oznacza to, że przeciwnik jest w którejś innej ćwiartce kortu, bo nie może stać na środku, czyli nie ma takiego samego dostępu do wszystkich ćwiartek kortu. Musiał się ustawić tak, żeby być w jednej z nich.
No i powinniśmy próbować zagrać tak, żeby piłkę skierować w tę ćwiartkę, która jest najtrudniej dostępna dla naszego przeciwnika. Oczywiście ona powinna być jednocześnie zagrana dość precyzyjnie, tak żeby on nie dość, że ma trudno dobiec, to jeszcze żeby ona była później trudno dostępna, ale to może na inną okazję. Dlatego strefa żółtka nazywa się strefą ataku, bo powinniśmy z tego miejsca, z tego momentu właśnie, kiedy tam dostajemy piłkę, atakować, korzystając z tej przewagi, że przeciwnik biegnąc do piłki najprawdopodobniej będzie musiał nas obiec albo będzie próbował przebiec przez te, a my to będziemy mu utrudniać, ponieważ tutaj stoimy. Jak już powiedziałem na wstępie, musimy sobie to poćwiczyć. To nie jest coś, co jak raz przeczytacie, przyjdzie wam samo. W trakcie waszych treningów, szczególnie jeżeli robicie trening w parach, powinniście zwracać uwagę na to, gdzie stoicie, skąd zagrywacie, jakie zagrania macie. Prościej jest, jeżeli tą waszą parą jest trener i on wam będzie podpowiadał. Jeżeli on będzie projektował wasze zagrania, ćwiczenia z zagraniami czy condition games w taki sposób, żeby właśnie te strategie wam wpajać, żebyście nabierali odpowiednich nawyków. Jeżeli nie gracie z trenerem, gracie we dwoje, partnersko, czy to są sparingi, czy treningi, czy jakkolwiek inaczej to nazwiecie, umówcie się. Omówcie tą strategię, że taka jest, na czym ona polega i umówcie się, że będziecie ją realizować i nawzajem sobie zwracać uwagę na błędy, które robicie albo na dobre postawy, które faktycznie ktoś u was zauważył. Możecie to robić po każdej wymianie na przykład, albo trochę mniej efektywnym jest po zakończonym meczu czy po zakończonym całym secie, bo wtedy już nie wszystko się pamięta. Inaczej, jeżeli nagrywacie filmy i możecie to obejrzeć, otworzyć i przeanalizować samemu bądź wspólnie, ale jeżeli nie nagrywacie, jeżeli nie macie innych możliwości, innego sposobu, no to spróbujcie przynajmniej po każdym zagraniu omówić to zagranie, na ile ono było zgodne z strategią, a na ile nie. Będzie na pewno was to wyrzucało z próby wejścia we flow, z tego takiej płynności treningu, ale jest to niezbędne, jest to nieodzowne, żeby tej strategii zacząć się uczyć. Jak jej się nie zaczniecie uczyć, będziecie tylko o tym czytać, oglądać filmy, no to niestety smutna prawda jest taka, że w życiu jej nie wdrożycie i nie zaczniecie stosować, albo będziecie o tym myśleć w trakcie meczów i wtedy ona będzie wam przeszkadzała, a nie pomagała, bo będziecie skupieni na strategii zamiast na gry, na grze. No i to tyle na dzisiaj. Zachęcam was do przemyślenia rad, które wam podałem, trenowania, ćwiczenia tej strategii, bo faktycznie jest ona stosunkowo prosta, bardzo pomocna. I naprawdę jak zaczniecie ją stosować, zobaczycie duży progres, dużą poprawę jakości waszej gry, a co za tym idzie, lepsze wyniki. Trzymajcie się, powodzenia na kortach. Jeżeli w filmie gdzieś powiedziałem tort z jajkiem sadzonym, to przepraszam, oczywiście cały czas chodzi o tost z jajkiem sadzonym.